Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. Tym razem znowu dla posiadaczy właścicieli samochodów marki Ford Focus, ale i Mondeo, Kuga, Semaxów i tam podobnych, wszystkich występujących z radiami takimi jak to. I teraz tak. Po podłączeniu klemu akumulatora pojawia się napis kod i trzeba wprowadzić kod. Jak go się wprowadza? Słuchajcie, jeżeli mamy ten kod, powinien on być w książce serwisowej, a jeżeli nie, to jest dostępny u dealerów Forda. W większości przypadków po okazaniu dowodu rejestracyjnego, jeżeli jesteśmy właścicielami, to bardzo chętnie udostępnią często nawet bez opłaty. No i dobra, jeżeli już mamy kod, jak go wprowadzamy? Mamy cztery cyfry. Pierwszą cyfrę wprowadzamy. Przyciskiem numer 1, drugą cyfrę przyciskiem numer 2, trzecią cyfrę przyciskiem numer 3 i czwartą cyfrę przyciskiem numer 4. W naszym przypadku kod to 7600. Zatwierdzamy piątką. Jak widzicie, radio już działa. To było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!